Co zmieniłaby Pani w polskiej polityce? Proszę Pani, ja bym rząd zmieniła. Ja wszystko rozumiem, że każdy rząd może mieć, no wiadomo, trafiają tam ludzie, dorabiają się i to, ale uważam, że takiego złodziejstwa to naprawdę nie było. Nawet za komuny. Jakie postulaty są dla Pani najważniejsze? Przede wszystkim zdrowie, bo w takim wieku jestem. Żeby w ogóle dostęp był do specjalistów, bo to jest makabra. Sama teraz się leczę i wiem, jak to się długo czeka na wszystkich specjalistów. Chciałabym, żeby wszystko, żebyśmy do Unii należeli, żebyśmy nie wyszli z Unii, bo mam i wnuki, mam i dzieci i nie chciałabym tego. Czy jest jakaś partia, która w 100% spełnia Pani oczekiwania? Ale ja muszę powiedzieć tak publicznie, tak, PiS. A co musiałaby zrobić Platforma, żeby oddała Pani głos na Platformę? Być tak konkretna jak PiS, mieć taki program. A co w programie Prawa i Sprawiedliwości przekonuje Panią najbardziej? Troska o społeczeństwo. Zawsze głosowałam na opozycję i myślę, że będę głosowała na PO. Co musiałaby zrobić partia PiS, żeby Pani oddała na ich głos? Partia PiS? Niestety, nigdy na PiS bym nie zagłosowała. Czym kieruje się Pani w wyborze partii, na którą chce Pani oddać głos? Zawsze głosuję na partię, która jest dla wszystkich ludzi jednakowa, czyli traktuje ich w sposób jednakowy. Ciężko mi jest powiedzieć, czym ja się kieruję. Ja po prostu raczej, jeżeli chodzi o PiS, to nigdy za nimi nie byłam i raczej nie będę. A na jaką jeszcze będę głosować, to jeszcze nie wiem, bo muszę się zastanowić nad tym. I po prostu no, na pewno nie na PiS. Jak ocenia Pani stan polskiej polityki i tego, co się dzieje teraz w kampanii wyborczej? Katastrofalnie. Stan polityki oceniam katastrofalnie. Nie zgadzam się z polityką państwa. Nie odpowiada mi takie traktowanie ludzi. Takie zarządzanie. Żyłam już jeszcze w dawnych, kiedy była i lewica, i takich rzeczy nie było. Mimo, że tam może nie było idealnie, ale takich rzeczy nie było.